Amen. Smacznego! Witajcie na moim kanale, ja nazywam się Tereska i zapraszam Was dzisiaj na vloga z naszej niedzieli. Ser, szynka. Szynka, ser. Jakby nie było, że moje wyglądają gorzej. O. Dawajcie znać w komentarzu, który team jesteście. Szynka, ser czy ser, szynka? Czyli te paruszki są polecone przez youtubera. Owszem. Nie, no to już kozak, to są dobre. W niedzielę zawsze staramy się dbać o to, by zjeść wspólne śniadanie. Również w nieco bardziej wyjątkowym wydaniu niż to na co dzień. Świat pędzi. Każdy dzień mija w przerażająco szybkim tempie. Dlatego staramy się o te niepozornie małe rzeczy, które jednak nadają codzienności blasku i odrobiny wyjątkowości. Ale kawka z mlekiem osiąga o wiele piękniejszy wygląd niż kawka bez mleka. Widzowie, zgadzacie się ze mną? Czarna, gorzka, jak moje życie. Nie. Taka powinna być. Ta ma ślady po tym ekspresie, a ta tutaj już jest pięknie przyozdobiona prosto mleczkiem. A komu ten wielki kawał? Jaki? Jeden pasek na pół i proszę bardzo. Mhm. Właśnie możecie zobaczyć, jak ludzie potrafią być od siebie różni, nawet w tak banalnej rzeczy jak jedzenie ciasta. Każdy ma swoją ulubioną stronę, od której zaczyna jeść, ale też dobitnie widać, kto jakie ma tempo jedzenia. W tempie jedzenia akurat zawsze byłam i jestem ostatnia. Właśnie pakujemy się do auta, jedziemy do mojej babci, czyli do kogo? Prababcia! Super! Tak! Jest radość, ewidentnie. Także jesień. Zaczyna się robić taka złota polska jesień, prawdziwa. Bo jest tak, w słońcu ciepło, powietrze chłodne. Hello! Hello! Właśnie tu jechaliśmy tutaj do mojej babci i będziemy razem z nią szli dzisiaj do kościoła. Właśnie ją zabieramy. Wracamy od babci. Byliśmy na mszy świętej, widzieliście bardzo ładne ujęcia w tym kościele. Pogadane z babcią, zupdate'owane wszystko. No a teraz co? Z okazji takiej, że w tym tygodniu mam imieniny i urodziny i jutro jeszcze jest dzień chłopaka, stwierdziłam, że trzeba to uczcić i jedziemy sobie zjeść jakiś ogadek na mieście. Mam ochotę na burgera. Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy. Wylania do Warszawy. Do Rzeszowa, konduktorze. O, do naszego miasta. Do naszego Rzeszowa. Pozdrawiamy Rzeszów. Ja tęsknię za Rzeszowem. Ja też tęsknię za Rzeszowem. A za czym najbardziej teraz tęsknisz? Tak teraz, pierwsza myśl twoja, Rzeszów. Saletyni. Tak. Tam był ślub. Tam wzięliśmy ślub, tam ochrzciliśmy naszego synka. Tam byliśmy na pierwszej randce pod koniec. Tak. Nie pierwszej randce. Na drugiej. Nie na drugiej randce, byliśmy. Tylko w 6 grudnia byliśmy w górach. Pojechaliśmy w Bieszczady.
i chodziliśmy sobie po górach i potem ja powiedziałam Mateuszowi, ale przepraszam bardzo, gdzie jest niedziela? I ja idę do kościoła, idziesz ze mną. I to była druga randka. To nie była druga randka. Druga randka, to pytam, że druga randka to były góry, poważne tematy, ciężkie rozmowy, twoja kostka, ty na moich plecach i potem kościół. Możliwe, że tak było. Nie wiem, ja pamiętam, że to był 6 grudnia, bo na górach, na szczycie tam w Bieszczadach był gość przebrany za świętego Mikołaja, w stroju Mikołaja. To były Mikołajki po prostu. 6 grudnia 2020 rok. Byliśmy wtedy w Bieszczadach. Takie dobre wrapy zrobiłaś wtedy. Przez żołądek do serca. No i sobie z sosem, a tobie bez sosu, nie? Czy się czy to było właśnie tak, że... Nie, bez sosu nie zrobiłaś. Bez tak. sosu. Ja ci to mówiłem, że zjem, ale jeśli będzie bez sosu. Ale ja zrobiłem ściananko wtedy, bułeczki przygotowałem na śniadanie. A przygotowałeś śniadanie. Słodko. Podział obowiązków. Już od początku. Tak. A ja pierwsze, co mi się kojarzy z Rzeszowem, jak myślę... Powiedz Rzeszów. Rzeszów. Wisłok. I też mi się tak spacer nad Wisłokiem i nasza pierwsza randka. Na rolkach. Chcecie kiedyś usłyszeć naszą historię, jak się poznaliśmy i w ogóle nasze początki? Moglibyśmy nagrać razem taki film, co? Pierwsze, co mi się kojarzy, to właśnie Wisłok. Ta jedyna w Rzeszowie fajna ścieżka do spacerów. Nad Wisłokiem po prostu. Oh yes. Crunchy nacho brzmi świetnie. Kocham nachosy. Jestem oryginalny, wezmę double original. Ja jestem crunchy. Nacho macho. Wjeżdżamy w końcu? Tak. Dobra. Crunchy nacho. Na wołowinie? Co to jest za zestaw? Wołowina, kochanie. A jakie są wybory? Wołowina, grand chicken, halloumi, crispy supreme i plant beef. A ja nie rozumiem w ogóle tego. Na wołowinie. Co, kanapkę czy wystawię? Zestawię. A jaki zestaw? A co wchodzi w zestaw? Burger, wszystki średni oraz napój średni. A jakie są do wyboru? Cola, Cola Zero, Fanta Sprite. Cola, Cola Zero, Fanta Sprite. A nie można tego... A jest jakiś iced tea, czy nie ma? Mamy Fusti cytrynową, brzoskwiniową albo borówkową. Fusti brzoskwiniowa. To Fusti brzoskwiniowa. Ja jestem mega cringe'owa w takim zamawianiu. Będzie sorry. Double original. Zostawię też. Wiecie, to jest ta moja aspołeczność po prostu. No widzisz, na ciebie nie działa. Możeś do dna przyssał. No daj mi też spróbować. Espresso karamel, moi kochani, pyszne. Kawka. Wolę czarno bez cukru. Ale wiesz co? Te mrożowe wszystkie kawy się nie umywają do tego, co jest genialne. To jest czuć mocną kawkę w tym. Więc I like it. Dziękujemy bardzo. Give it to me everything. Everything is mine. Małe śpi. Siup. Siup. Nacho macho. Gdzie są te nacho? No są. Są nachosy. Śmieszne, że są nachosy. Po prostu burger. Jestem prostym człowiekiem. Mam proste potrzeby. Jest mięso, jest dobrze. Jakieś kosteczki, coś ktoś widział? Frytki mają the best. Zresztą burgery też. Serio, ja kocham te burgery. To jest prawdziwe jedzenie. A jemy tu raz na rok. No, prawdziwe mięso. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Ty też. Oj, jaką porę roku lubisz najbardziej? Przedwiośnie. Wiosna. Nie ma jeszcze komarów i robactwa. Już się robi ciepło, już nie ma zimy. Ludzie normalnie już jeżdżą po ulicach. Moja ulubiona pora roku to jesień i to jest moja ADHD mi mówi, że wszystkie lubię, nie? Chciałam powiedzieć jesień, potem chciałam powiedzieć, że zima, potem chciałam powiedzieć, że nie jest wiosna, ale jednak lato. Przeanalizuj wszystkie. Jesień, bo najfajniejsze stylówki można zrobić, według mnie. Jesień jest najbardziej taka... Git. W ogóle ja mam coś takiego w mózgu, że jesień to dla mnie, tak jak jest Sylwester i zaczyna się nowy rok 1 stycznia, tak dla mnie rok się zaczyna jakby właśnie jesienią. Zawsze czuję, że ten rok się dla mnie zaczyna w jesień. I jak mówię rok temu na przykład, że w zeszłym roku, to ja mam na myśli właśnie ten od września do września rok. Też masz tak? Mam coś takiego po prostu, że przychodzi wrzesień i dla mnie to jest czas na zmiany. Nie jak styczeń przychodzi. Nie czuję czegoś takiego, jak czuję właśnie jesienią. Jesienią czuję coś takiego, że teraz czas na kalendarz, kupić sobie kalendarz, zorganizować sobie życie. Ja w ogóle powiem coś kontrowersyjnego. No. Nie rozumiem obchodzenia nowego roku. Jak chcesz to zacząć, to nie musisz mieć okazji. Ja mam właśnie tak we wrześniu, zawsze przychodzi jesień. A wtedy ty masz okazję we wrześniu.
Może szkoła trochę wpłynęła na mnie, no bo w sumie nie, rok szkolny. Zazwyczaj metamorfozę włosów robiłam właśnie jesienią. Szczerze, im dłużej jem tego burgera, ten sos czerwony troszkę zdominował po prostu. Klasyk to klasyk. Rzadko się zawiedziesz. Ja właśnie lubię testować nowe smaki. Jak idziecie do restauracji, w której już jesteście, no wiecie, często tam jeździcie, jesteście z tych, co zamawiają zawsze to samo, czy jesteście z tych, co zamawiają zawsze coś innego, bo trzeba próbować nowe smaki? Ty jesteś kim? Och, please, ja nawet lody, śmietanka czekoladowa albo wanilię, no ja nie eksperymentuję, wiem, że to mi smakuje, to jest dobre, no może czasem jak mi coś odwali, to coś nowego spróbuję, ale to rzadko. Jak ja cię... No jak ty mnie zmotywujesz, że spróbuj coś nowego. Ja jestem z tych, co po prostu lubią nowe smaki. Dajcie znać w komentarzu właśnie, jaki wy jesteście team. Ja jestem team, lubię testować nowe smaki, ale czasami też lubię postawić na klasykę. Chociaż zawsze jak stawiam na klasykę, czyli biorę to, to mam poczucie, że zmarnowałam właśnie okazję do spróbowania czegoś nowego. Mam tak. Za każdym razem, jak na przykład właśnie idziemy na lody, ja wezmę takie klasyczne smaki, które znam. Mam takie poczucie, że zmarnowana szansa. Teraz zrobimy szybkie strzały. Musisz szybko wybrać od razu. To albo to będzie, nie? No. I teraz ja, nie wiedząc co... Czerwony czy niebieski? Zawsze bym powiedziała, że teraz już wolę powiedzieć niebieski, nie? Ale nie niebieski, 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 niebieski. Czerwony był pierwszy. Niebieski, niebieski. Czerwony. Bo ja nawykowo zawsze odpowiadałam czerwony, ale teraz już nie, ja uważam, że niebieski. No ale szybkie strzały. Dobra, to czerwony. Teraz ty. Honda Civic czy Renault Scenic? Civic. Co to w ogóle za przykład? Ale... UFO musi być zawsze. UFO musi być. Kiedyś ją będę miał. Moją Hondzie wymarzoną. No. Szkoła czy studia? Studia. Na studiach już jest trochę lepiej. Masz większe prawa człowieka. Praca czy studia? Pracy. Dzięki studiom będziesz miał wyższe stanowisko. Ja jestem człowiekiem pracy. Ja wszystko, co osiągnąłem w życiu, to osiągnąłem pracą, jeśli chodzi o zawodowe jakby kompetencje i tak dalej. A nie wy... Ja jestem z zawodu kucharzem. A bynajmniej w gastronomii nie robię. Włosy długie czy krótkie u faceta? Faceta? Krótkie. A u kobiety? Długie. To było do przewidzenia. Napoje zimne czy gorące? Kawa, gorące. Powiedzcie mi teraz, jakim ja jestem typem urody. Deep winter czy deep autumn? Ciemna jesień czy ciemna zima? Piszcie w komentarzach. Gorąca choć 20. Tą brwią umiem, a tą nie. Tu muszę już dwie. Ty umiesz taką falę zrobić nawet, nie? Update sytuacji, słuchajcie, dojechaliśmy już do siebie, ale mały jeszcze śpi i chcielibyśmy, żeby sobie w końcu pospał w spokoju tyle, ile chce i potrzebuje, więc zostajemy w aucie i odpalamy sobie co? Nic innego, jak tylko Francy. Niech sobie mały śpi tyle, ile chce. W końcu, bo ciągle ostatnio ma tak, że po prostu jedziemy gdzieś, on zasypia i się wybudza przy wyciąganiu go po prostu z auta, no nie? Wkurza mnie to już po prostu, denerwuje mnie. Wiecie, matki zrozumieją, no nie? Jak ta drzemka w ciągu dnia jest ważna dla snu nocnego. Cześć, tato. Co tu robisz? Dotarliśmy na miejsce, kochani. Tam znajduje się pracownia. Tam idziemy teraz zobaczyć, jak to wygląda. Zmieniłam stylówkę oczywiście. Wleciały kozaczki, bo zimno. Let's go! Wracamy z otwarcia tej pracowni poezji. Pozdrawiamy Rosie, pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Badajcie na Instagrama Pracownia Poezji. Zobaczcie, może to jest coś dla Was. A my zmierzamy już do naszego domku. Liczymy na to, że mały zaśnie prędko i będziemy mogli co? Oglądać Friendsów. Ale friki, Friendsowe się zrobiły.